Prawdopodobnie to zaproszenie ognia było przyczyną pożaru domku letniskowego w Zamskach Kościelnych, w którym zginęły dwie osoby. Prokuratura rejonowa w Pułtusku wciąż nie ustaliła tożsamości jednej z nich. Konieczne są badania genetyczne. Druga ofiara to 40-letnia kobieta. Trwają czynności, które mają na celu ustalić bezpośrednią przyczynę pożaru. Ze wstępnych czynności wykonanych na miejscu zdarzenia wynika, iż prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną pożaru było nieostrożne obchodzenie się z ogniem, czyli zaproszenie ognia. Do pożaru doszło w nocy z piątku na sobotę. Drewniany domek letniskowy spłonął prawie całkowicie. Prokuratura powołała biegłego, który ma ustalić przyczynę pożaru. Na razie śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania pożaru. Opinia powołanego przez prokuraturę biegłego ma wykluczyć bądź potwierdzić wstępnie ustaloną przyczynę ognia.